Znajdźmy bramę. Wróćmy do domu. Przemyślmy plany. Posłuchaj. Zamiast pośpiesznie podejmować decyzje, może warto najpierw spuścić trochę pary. O ile dobrze pamiętam, mieliśmy tu jeszcze wrócić do kilku miejsc. Może przez ten czas uda ci się zebrać myśli? Wydaje mi się, że mamy tu jeszcze niedokończone sprawy. Bardzo chętnie spędzę trochę czasu gdzieś poza Midgardem. Twój wybór, bracie. Uwielbiam nad nimi pracować. Rozpalę w kuźni. Tym razem obędzie się bez plan, prawda? Kratosie? Pasuje. Ha! To chyba najlepsze z moich dzisiejszych dzieł. Chcesz czegoś konkretnego? O, chcesz pogawędzić? Zamrożona błyskawica? Zakończyłem tam walkę z Thorem. To tam wylądowałeś? Nic dziwnego, że kawałki posągu Tyra są w całej okolicy. Yeah!
Prowadź mnie, królu. Fajdany. Znałem go. Zrób coś dla mnie, bracie. Jeśli spotkasz jeszcze jakiegoś widmowego berserka, załatw go. 9 światów ci podziękuję. Czy ci wojownicy wyrządzili ci jakąś krzywdę, Mimirze? Wydajesz się wyjątkowo zacięty. Wolałbym nie rozgrzebywać przeszłości, jeśli pozwolicie. W porządku. Bracie. Pamiętasz wyrocznie ze swoich stron? Powiedziałbyś, że nie zawsze były prawdomówne? Miały własne motywy? Na pewno kierowały się przede wszystkim własnym interesem. Ale z doświadczenia wiem, że często same padały ofiarą swoich przepowiedni. Czekaj, a co tam jest? Przekonajmy się. Wioślarze. Pomnik dla zdobywców. Ale okręty mieli cudowne.
Nie uwierzysz, Mimirze. Jest herb Fjotur Lundu. Fjotur Lundu? Przecież stamtąd pochodzi Sigrun. To wszystko, co zostało z Fjotur Lundu. Sigrun opowiadała czasem o tym, jak dorastała w tych strunach. Opowiadała mi o wielkim rodowym skarbcu wypełnionym po brzegi łupami z podbojów. Być może część skarbu jest w tym forcie. To wszystko, co ci powiedziała? Powiedziała gdzie? Wiem tylko, że skarb jest dobrze ukryty.
i one. Drugie schodnie. Strzały, bracie, strzały! Alka! Rzuć. Ciekawe, co można nim otworzyć. Nie zamek. Jest zniszczony. Nie zniszczony, tylko przepołowiony. Znajdźmy drugą połowę. Co? Nie. Nigdy nie wspominała. Sigrun kochała innego. Króla imieniem Helgi. Byli szaleńczo zakochani, ale jej rodzice nie zgodzili się na ślub. Daj spokój, Mimirze. Nie myślałaś chyba, że byłeś jej pierwszą miłością? Cóż, właściwie to tak myślałem. To jakiś posterunek? Trochę się poduczyłem i mogę wytworzyć dla ciebie nowy sprzęt. Wytworzę wszystko, czego chcesz. Wszystko przegadane? Pomyślmy. Źle byłoby to przegapić. Mimirze, spójrz. Kolejny znak Fjotrlundu. Ano, to musiała być część Królestwa Sigrun. Pierwszy posterunek wiązujący dalszą ekspansję. Kolejny żura.
ojczyznę Sigrun w takim strasznym stanie. Musisz być świadomy, że możesz trafić na rzeczy, które ci się nie spodobają. No i kochała kogoś przede mną. Nie takich rewelacji się ludzie o sobie dowiadują. Tak, zdecydowanie. Instrument muzyczny z twojej ojczyzny, prawda? Umiesz grać? Tak. Zagrasz? Nie. Gdzie już widzieliśmy artefakt tego rodzaju? W skarbcu Tyra. Ah!
Może tamte runy mogą nam coś wyjaśnić. Niemożliwe. A jednak. Mimirze. Patrz, druga połowa klucza. Wiedziałem, że do siebie pasują. Ciekawe, co otwiera ten klucz. Helgi wymordował jej rodzinę tylko dlatego, że nie mógł jej posiąść. Przeżył jedynie jej brat, książę Dag, który dokonał zemsty. Sigrun i jej brat nie zgadzali się w tej kwestii. Przez cały czas, kiedy byłem z Sigrun, ani razu o tym nie wspomniała. Może nie chciała, żebyś zmienił o niej zdania. Bracie, wspominałeś o wyroczniach z twoich stron, które padały ofiarą własnych przepowiedni. Dobrze zrozumiałem, że sam byłeś świadkiem takiej sytuacji? Tak. Kiedyś szukałem pomocy wyroczni, by uwolnić się spod jarzma Aresa. Pewna kapłanka miała wizję, w których widziała Olimp zrujnowany przez Boga Wojny. Jeszcze do tego wrócimy.
chyba dobry moment, żeby odwiedzić ptaki na drzewie kruków. Możemy wrócić do historii o wyroczni z twojej ojczyzny? Przepowiedziała, że Olimp zostanie zniszczony? Tak. Przez Boga wojny. Zaczekaj chwilę. Chyba słyszę coś sporego. Dziwne. Nigdy nie widziałam tej budowli. Ano. W istocie dziwne. Przyjrzyjmy się temu. Wejście wygląda zupełnie jak ta z posągu Tyra. Bracie, przez twoją walkę z Torem części posągu Tyra zostały rozrzucone po całym jeziorze. Tarcza trafiła aż tutaj. To wszystko musiało być ukryte pod lodem, dopóki nie przebiła go tarcza. Sama siła tu nie wystarczy. Spójrz, tam.
Może się przydać. Świetnie. Teraz wystarczy otworzyć bramę. Świetnie. Zrobiłem to niechcący. Jasne. Moje strzały nie przebiją się przez ścianę. Znowu razem. Mimirze, czy to ci wygląda na opuszczony skarbiec? Aj, owszem. To rodowy tikt. Myślę, że to drzwi do skarbca. Mamy już obie połowy klucza. Sprawdźmy, czy pasuje do zamka. Na tronie. Kratosie! Zmiana strzał! Nie pozwól mu rzucić zaklęcia!
Zasiada książę Dak. Nie mogę uwierzyć, że nadal tu jest. Książę Dak? To szczątki brata Sigru? Jak do tego doszło? Freyo, dlaczego nie odpowiadasz? Kolejny ze schematów Dvalina. Mówiłeś o jego sumieniu. Ano, zorientował się, że Asowie wykorzystają jego broń, żeby wytrzemić inne krasnoludy. Więc rozrzucił swoje schematy po całym świecie. I co dalej? No, wszechojciec się dowiedział. Nie był zachwycony. Jesteś pewny, że chcesz to przeczytać? Nie, bracie. Ty to zrób. Przeklała swojego brata za to, że zabił szalonego króla. Nie. Poważnie? Nie wiedziała, że król wymordował jej rodzinę. Kiedy się dowiedziała, było za późno. Zdążyła już przekląć brata. To dlatego została Walkirią, żeby odpokutować. Wiedziałaś o rodzinie Sigrun, prawda, Freyo? Nie chciałam się wtrącać. To zabawne. Ale to wszystko sprawia, że kocham ją jeszcze mocniej. Wybrała mnie pomimo moich wad i błędów. Wiedząc, że sama parę popełniła, czuję, że jest mi bliższa. Dobrze, że tak czujesz.